Sztuki do pasji, czyli strategie marek w kryzysie. Czym jest marka? Czym jest wizerunek na gruncie marketingu klasycznego? Czym tak naprawdę jest ta marka? Ja myślę, że marka jest kotwica, do której konsument chce się, jak to się mówi, nie wiem, czy tak się mówi po polsku, ale cumować. Czy chce pan prezes powiedzieć, że dzięki mocnej marce firmy skorzystaliście bardziej z tej szansy, która którą otrzymaliście w dobie kryzysowej? Tak, absolutnie. Ja myślę, że marka to też jest, jak już to powiedziałem, nośnik i to jest pewnym, to jest jak ciało i to ciało mówi i to jest też language, czyli mowa z konsumentem, czyli musimy pilnować, jak podchodzimy do tego konsumenta, jak z nim rozmawiamy, jak go pielęgnujemy, żeby ten konsument z nami chciał zostać i nie tylko zostać, ale z nami się rozwijać. W dzisiejszych czasach, jak Państwo pewnie zauważyliście, ludzie nie kupują lodówek, nie kupują samochodów, mało tego, nie kupują masła, kupują konkretne marki. Panie prezesie, zwracam się do prezesa agencji Young & Rubicam. Od 1993 roku przeprowadzacie największy na świecie projekt badawczy związany z badaniem wartości marek. Proszę mi powiedzieć, co ma wspólnego tulipan z marką? Tulipany i marki trzeba pielęgnować. Badając marki na całym świecie, 40 000 marek przebadanych od 1993 roku, już 2 lata przed kryzysem finansowym, przed kryzysem gospodarczym odkryliśmy ciekawą zależność. Ludzie przestali ufać markom. Ludzie przestali dostrzegać coś wyróżnialnego, coś istotnego, co marki mają do powiedzenia. Spadła postrzegana jakość tego, co dają marki. Spadło zaufanie do marek. Głównie dotyczyło to marek produktów i usług finansowych. Konsumenci przewidzieli kryzys, zanim on nastąpił, obserwując marki, z którymi na co dzień mieli do czynienia. Jeżeli popatrzymy właśnie z punktu widzenia konsumenta, on nie oczekuje wielkich kampanii reklamowych, on nie oczekuje szumu medialnego, on oczekuje, że będzie miał partnera, któremu może ufać. I to jest właśnie marka, to jest reputacja i zaufanie i chęć polecenia tego czegoś innym. Okazuje się, że właśnie jest coś takiego trudno mierzalnego, co jest właśnie reputacją i zaufaniem. Jeżeli ten rezerwuar reputacji w przypadku marki wzrasta, to okazuje się, że w ciągu długiego czasu, mając jakąś wizję, możemy zbudować właśnie coś w rodzaju tarczy, która nas chroni później przed brakiem zaufania do pewnych produktów czy usług. To jest właśnie marka. Brand on its own is not a very useful word. What people don't seem to understand that brand is not a thing. Brand is a field of study. And within that you have many different things. So I think if I could make a rule for this conversation and other conversations, I would say never use the word brand on its own. Always use it with a qualifier. So, for example, brand identity quite clearly is the logo, the design, the color scheme, the characters which physically and visually identify a product or its manufacturer on the marketplace. That's very clear. We all know what that is. To an informed buying decision. Now what that means is that if I'm in a shop and I've got a choice between 17 virtually identical products, the only thing that will help me choose the right one for me is the brand, because it gives me a shortcut to it. Kreujemy wizerunek marki, miasta, regionu, kraju, firmy po to, aby skłonić konsumenta, turystę, inwestora do oczekiwanego przez nas zachowania. Czyli robimy to, jak rozumiem z tego, co Simon powiedziałeś, aby wzmocnić naszą pozycję konkurencyjną. Punkty za pochodzenie. To jest też pewien element przewagi konkurencyjnej. Mocna marka kraju, mocny element przewagi konkurencyjnej firmy z tego kraju pochodzącej. To na pewno. To, że istnieje patriotyzm konsumencki, który w Polsce też się stał faktem. Powiedzieliśmy, że ten patriotyzm konsumencki to jest, mówię patriotyzm, nie szowinizm, ale ten patriotyzm konsumencki to jest świadomy wybór produktu w naszym kraju tutaj polskim, bo ten produkt przez ostatnie 20 lat dorównał, a w pewnych momentach nawet przeskoczył produkty, które przyszły lub przechodzą z zachodu. Jaki jest ten wizerunek polskiej marki narodowej? Naszej? Szczerze mówiąc, tego nie wie nikt, bo badania, które są to badania organizowane przez jakieś tam, są to wycinkowe badania, są to badania organizowane przez jakieś tam organizacje. Także ten wizerunek jest żaden. Nie ma żadnego takiego myślenia o właśnie odpowiedzi sobie na pytanie generalnie, jak jesteśmy postrzegani. Jeżeli agencja reklamowa, czy jakakolwiek agencja usługowa dla marketingu chce zrobić dobrą kampanię, czy dobrą strategię, to przychodzi do kogoś, kto zna konkurencję, wie do czego zmierza, wie jaki jest kierunek tej firmy i brak takiego gospodarza, który zarządza danym terenem, jest najistotniejszy. Ja się zgadzam absolutnie z Grzegorzem, że głównym problemem przy budowaniu wizerunku miejsca, miasta, regionu, kraju jest zdefiniowany klient, czyli odbiorca i twórca takiej strategii. I właśnie po to powstało badanie, ponieważ bardzo trudno jest zarządzać czymś, o czym mało wiemy. I bardzo trudno jest kreować jakiś spójny wizerunek, jeżeli nie wiemy, co mamy poprawiać. To jest znowu temat problemu tego, jak tak naprawdę powinniśmy budować strategię promocyjną dla Polski, jeżeli nie wiemy, jak jesteśmy postrzegani, bo nie ma wiarygodnych badań, które by pokazywały, jak nas widzą inni. Mamy stereotypy. I think these comparisons between commercial branding and so-called nation branding are extremely dangerous. I don't think they're the same thing at all. And whereas it may well be true that in a company, if you're doing a brand strategy, you want to talk to the boss, that's because a company is not a democracy. A company is a tyranny, and it's run by a despot who sets the strategy for the company. And the people who work at that company are there through a contract of employment. And if they don't follow what the boss tells them, they get fired. That's why you need to talk to the boss. A country, we hope, is a democracy, and therefore I would claim that if the image of the country belongs to anybody, it belongs to the population and not to the elected politicians. The elected politicians are given the image of the country as a trust when they come into office, and it's their responsibility during their term of office to try to improve, if they can, or at least protect the good name of their country. But I would say if you have a choice when you were looking at a strategy for a country, between talking to the president and talking to a man who works in a factory, I'd go for the man who works in the factory any day. Z prezydentem potrzebuje porozmawiać z człowiekiem pracującym w fabryce. Wsłuchiwałem się w wypowiedzi moich kolegów uczestniczących w panelu i nasuwa się taka refleksja. Określenia, definicje, jak i fakty mówią same za siebie, ale każdemu coś innego. To jest kwestia zdefiniowania pojęcia marki. Jest chyba 150 definicji słowa marka, tyle przynajmniej znalazłem, kiedy przygotowywałem kiedyś wystąpienie na temat marki. Więc żeby zrozumieć istotę marki najlepiej, wystarczy popatrzeć na marki takie jak Wedel, Ford, Marriott, Nestle. Mają jedną cechę wspólną, to są nazwiska. Henry, Nestle, Ford, Wedel to są nazwiska, to są ludzie, którzy mieli pasję podjęcia pewnego wyzwania, stworzenia czegoś unikalnego i tą pasją zarazili innych. I na tej pasji zbudowali swój biznes. Kreowanie marki to rzeczywiście proces strategiczny. Budujemy wizerunek marki, aby skłonić konsumentów do określonych zachowań, które są dla nas korzystne w realizacji naszych celów rozwojowych.